Dzień dobry. Dzisiaj będziemy sobie ogarniać powtórzenie. Powtórzenie dla klasy trzeciej ELO z drugiego rozdziału. I jest to rozdział dotyczący ziem polskich w pierwszej połowie XIX wieku, czyli troszkę o powstaniu listopadowym, o wielkiej emigracji i dojdziemy sobie niemalże do wiosny ludów na ziemiach polskich, oczywiście. Oglądamy. Well, folks, it's time to kick it old school. Plan na dziś jest następujący. Najpierw będą pojęcia, później będą daty, wydarzenia, później będą postacie, i na końcu będą obrazy, obrazki, itd. Zacznijmy sobie od pojęć. Pierwszym pojęciem będzie autonomia. Czyli jest to coś, co będzie wiązało się z pewnymi prawami, pewnymi możliwościami dla konkretnej ziemi, ale w ramach czegoś większego, jakiegoś innego państwa. Tak było na przykład z ziemiami galicyjskimi w pierwszej połowie XIX wieku, tak będzie też do pewnego momentu w Królestwie Polskim, albo dzisiaj na przykład. Palestyna w ramach państwa Izraela. Wielka emigracja. Zauważcie, że jest to napisane wielkimi literami czyli jest to największa emigracja, jaka miała miejsce w XIX wieku. Przynajmniej jeżeli chodzi o kwestie polityczne, bo tutaj szereg naszych najważniejszych ludzi opuszcza nasze tereny, są to też oczywiście intelektualiści. Jest to generalnie jeden ze skutków powstania listopadowego i związany jest on z represjami, jakie były w powstaniu listopadowym. Mówi się tutaj właściwie to po powstaniu listopadowym. Mówi się tutaj o około 10 tysiącach Polaków, którzy opuścili ziemię polskie. Kolejny to Noc Flotwellowska. Pamiętajmy, że to nie jest konkretnie jedna noc. Tu chodzi o szereg działań, jakie były podejmowane na prowincji pruskiej, zwanej Poznańską, czyli Wielkim Księstwie Poznańskim i były one autorstwa Edwarda Flotwella, który wtedy tą prowincją zarządzał. Czyli działania raczej no, antypolskie, tak w skrócie można by to było nazwać. Kolejny to Mesjanizm. Mesjanizm czyli to jest taka piękna ideologia, która e, wiązała się z tym, że Polacy... Polska była przede wszystkim takim mesjaszem wśród narodów. Generalnie chodzi o to, że to my jako Polacy będziemy umartwiani, a później w wyniku tego obejmiemy dowództwo takie duchowe w Europie i zbawimy ludzkość. Także tyle o mesjanizmie. Romantyzm. No i to przecież wiemy. Wiemy to z języka polskiego, czy mam nadzieję, że wiecie. Jest to prąd ideowy, ale też literacki, gdzie taką bardzo ważną wartością była wolność. Wszelaka wolność. Tutaj Polacy... A właściwie to polscy romantycy mówili wprost o zyskaniu niepodległości, odstawiali różnego rodzaju walki, szopki, generalnie wszystko, żeby tylko odrzucać kompromis i walczyć. Walczyć o niepodległość. No, wiemy jak to się kończyło w tym wieku XIX, a właściwie to w pierwszej połowie XIX wieku, więc zostawmy romantyzm, idźmy dalej. Towarzystwo Kredytowe ziemskie. Ono powstaje w 1825 roku i ono udzielało e, jakby właścicielom ziemskich dogodnych kredytów na rozwój ich własnych ziem. To miało służyć temu, żeby te ziemie szybciej i prężniej się rozwijały. Bywało różnie, ale generalnie pomysł całkiem spoko. Kaliszanie. Czyli generalnie jedyna opozycja legalna. Stanowili ją Wincenty i Bonaventura niemojowcy. Oni tutaj głównie protestowali przeciwko cenzurze prewencyjnej i wprowadzaniu jakichś przymusowych zmian w prawie, które były dla Polaków może i nawet niekoniecznie dobre generalnie wszystkie były złe, bo stanowiły ograniczenie naszych praw i wolności, a jesteśmy przecież przed powstaniem listopadowym. Dlatego też z czasem ich działalność została ukrócona. Jako, że powiedziałem przed chwileczką cenzura prewencyjna, no to lecimy z tym pojęciem i wyjaśnieniem. Jest to tak zwany obowiązek kontroli treści przed ich publikacją, przed ich wydaniem. Czyli generalnie najpierw ktoś, co czyta, sprawdza, czy jest to zgodne z tym, czego oczekuje, a później możemy sobie ewentualnie podyskutować nad tym, czy to pójdzie do druku, czy też nie. No, po to to robiono, żeby te rzeczy, które były na niekorzyść władze po prostu do druku nie szły. Wolnomularstwo narodowe. Generalnie jest to e, opozycja nielegalna. Przed powstaniem listopadowym założycielem był Walerian Ukasiński, a następnie to wolnomularstwo przekształcił w Towarzystwo Patriotyczne. I tutaj generalnie jego powiedzmy, że siatka, taka powiedzmy że nielegalna, konspiracyjna została bardzo szybko rozbita, a on spędził później 46 lat w więzieniu i tam też zmarł. Także taka historia dosyć smutnawa. Przysiężenie pod chorążych piechoty. I tu na czele był Piotr Wysocki. Generalnie oni chcieli e, doprowadzić do wybuchu Powstania Listopadowego, i tak też się stanie. Oni są tutaj najbardziej takim najprężniej działającym, właściwie to ugrupowaniem e, konspiracyjnym, działającym na rzecz polskiej niepodległości. Noc Paskiewiczowska. No, generalnie, noc paskiewiczowska to podobnie jak ta Flotuelowska. To nie jest tylko i wyłącznie jedna noc, tylko generalnie są to działania. Jest to szereg działań, które podejmował później Iwan Paskiewicz, który po powstaniu listopadowym będzie pełnił funkcję namiestnika i będzie to okres brutalnych rządów w Warszawie e, i generalnie znowu działań antypolskich. Także stąd ta noc paskiewiczowska. Tym razem o tym pamiętamy, a później jeszcze w drugiej połowie XIX wieku mamy jeszcze jedną noc, a Putinowską, ale to w swoim czasie też będzie do ogarnięcia. Statut organiczny. To jest bardzo istotne, bo o tym się gdzieś tam zapomina, a później się bardzo często pojawia na różnych konkursach albo na przykład na maturze. Jest to e, taki akt prawny, właściwie to dla nas to bezprawny, którym zastąpił konstytucję, która była zniszczona w wyniku, no właściwie skutków, Powstania e, Listopadowego. Zachowano tam tylko Radę Stanu, Polską Administrację i Język Polski. Wszystko inne zostało zniesione, w tym Armia Polska, Sejm, a pełnie władzy miał tak naprawdę car. No i w imieniu tego cara rządził pan Iwan Paskiewicz, o którym mówiłem przed chwileczką. Katorga, czyli kolejny skutek właściwie powstania listopadowego, zresztą później styczniowego również, to będzie niemal niewolnicza praca na Syberii przy bardzo ciężkich, powiedzmy, znaczy w ciężkich warunkach i przy e, niestety ciężkiej pracy typu np. wyrąb lasu albo chociażby pracę na różnego rodzaju kopalniach. Także nic ciekawego i specjalnego. Emisariusz, czyli tajny wysłannik polityczny, który zajmował się zbieraniem informacji o danym obszarze i ewentualnie starał się zbadać, czy są tam nastroje takie do walki, kolejnego powstania. Także to było... W okresie e, wielkiej emigracji i powstawania tych różnych obozów, ośrodków na wielkiej emigracji, to one właśnie takich emisariuszy na ziemię polskie po prostu e, wrzucały. Teraz taka krótka przewieszka e, po tych e, naszych obozach na wielkiej emigracji, stronnictwach politycznych, więc tak szybciutko, tylko w formie przypomnienia sobie ich ogarniemy. Pierwszy to Hotel Lambert, i tu będziemy mieli e, Adama Jerzego Czartoryskiego, będziemy mieli Warysowa Zamońskiego, niepodległość, konstytucja. I takie tam. Później mieliśmy kolejne ugrupowanie, którym było na przykład TDP, czyli Towarzystwo Demokratyczne Polskie to był Wiktor Heltman, tu był Ludwig Mirosławski. I generalnie oni mówili, że niepodległość odzyskana tylko i wyłącznie przez trójzaborowe powstanie, a Polska ma być później republiką z uwłaszczeniem chłopów między innymi Komitet Narodowy Polski, czyli Joachim Lelewel, on mówił o niepodległej Polsce jako Republice. I mówił o tym, że należy współpracować. Jeżeli nie będą te grupy społeczne współpracować, to nie będzie możliwe odzyskanie podległości. A jeżeli już, to na drodze zbrojnej. No i ostatnie, najfajniejsze, bo gromady ludu polskiego to był Stanisław Worcel, to był Tadeusz Krępowiecki. Oni mówili o powstaniu ludowym i własności prywatnej, która być w tym momencie zlikwidowana. Polska ma być też republiką. Czyli pamiętamy, tylko Hotel Lambert mówił o tym, że w przyszłości mamy być monarchią konstytucyjną. Wszystkie inne raczej w kierunku republiki. Okej, okay, idziemy sobie dalej, idziemy sobie teraz do wydarzeń, do dat. Ja Mówię, wydarzenie, a wy sobie stopujecie i lecimy sobie w głowie, w waszej głowie, lecimy z datą, a później sobie puszacie kolejny raz. To, co ja będę mówił, sprawdzamy to, czy znacie przede wszystkim tą datę, czy ją kojarzycie. Pierwsze to uwłaszczenie chłopów w Prusach. 1823 rok. Powstanie Wielkopolskie, czyli to jest okres wiosny ludów, to jest 1848 rok. Rabacja Galicyjska. I tutaj chcę od Was daty dziennej. Rozpoczęła się 19 lutego 1846 roku. Podobnie tutaj, też data dzienna, powstanie krakowskie. Wybuch z 21 na 22 lutego 1846 roku. Wolne miasto Kraków wcielone do Austrii. 1846 rok, czyli po tym powstaniu krakowskim. Detonizacja cara Mikołaja I i też data dzienna. W ogóle większość dat dziennych będę chciał. Więc... 25 stycznia, rok 1831. Teraz, żeby było prościej, chronologicznie bitwy po Powstaniu Listopadowym. Pierwsze, bitwa pod Stoczkiem. 14 lutego 1831 roku. Pamiętamy, walentynki. Bitwa pod Olszynką Grochowską, albo pod Grochowem. 25 lutego 1831 roku. Wszystkie te bitwy Powstania Listopadowego są w tym samym roku. Bitwa pod Ostrołęką. 26 maja 1831 roku, czyli Dzień Matki. To też sobie można zapamiętać. Zdobycie Warszawy przez Rosjan podczas powstania listopadowego. To jest 6-7 września 1831 rok. Wprowadzenie statutu organicznego. Wiemy co to jest, bo ja już o tym mówiłem wcześniej, tylko w którym roku? 1832. Idziemy sobie teraz do trzeciej części, czyli do postaci. Tu będziemy mieli kilka tych postaci, więc e, tak szybko sobie przez nie przebrniemy. Pierwszą postacią jest Antoni Radziwiłł, czyli namiestnik Wielkiego Księstwa Poznańskiego. To jest Polak, który no, wprowadzał właściwie polskość, polską administrację, starał się polonizować urzędy. Ludwik Mirosławski, czyli gość, który nazwany został generałem do spraw no, przegranych. Ponieważ czego nie dotknął, to to niestety padało. I tak było między innymi z powstaniem w Wielkopolskim, a na Krakowskiej na przykład e, nie zdążył, bo go też pochwycono. Józef Bem, czyli bohater przede wszystkim walk w Polsce, Powstaniu Listopadowym, później emigrant i bohater później Wiosny Ludów w Austrii, ale to nie w tym rozdziale, więc idziemy dalej. Józef Chłopicki, czyli gość, który był pierwszym dyktatorem Powstania Listopadowego, ale jako dyktator nawet nie walczył, ponieważ szybko ten urząd oddał, ponieważ chciał raczej polityki ugodowej z carem Mikołajem I, ale później będzie gdzieś tam jednak się w tym powstaniu pojawiał, będzie dowodził. Andrzej Towiański to jest ten gość od mesjanizmu, o którym mówiłem parę minut do tyłu. Artur Grodger, to jest malarz, malarz którego najbardziej kojarzymy głównie z tych rysunków, szkiców dotyczących powstania styczniowego. On tutaj też w tej pierwszej połowie już tworzył m.in. ucieczkę Walezego z Polski, no namalował. Józef Zajączek, czyli pierwszy i jedyny przed powstaniem listopadowym polski namiestnik, w ogóle jedyny namiestnik. Niestety no, po jego śmierci nowego nie powołano. Dlaczego? Bo był książek Konstanty, czyli Konstanty Romanow. Generalnie chodziło o to, że on później przejmuje jakby funkcję tego namiestnika bez odpowiedniej nazwy i to on będzie zajmował się tutaj za sprawami wojskowymi, będzie przez Polaków znienawidzony, przez polskich wojskowych przede wszystkim. Franciszek Sawery Dródzki-Lubecki, gość bardzo ważny na tamten okres czasu, ponieważ za jego sprawą, tak naprawdę na ziemiach polskich w tej, no do 30 roku właściwie, do powstania już listopadowego, można było powiedzieć, że udało nam się wyjść na prosto. Mało tego, powstanie już zahamowało bardzo daleko idący postęp i rozwój tych ziem. Był ministrem skarbu, założył Bank Polski w 28, 1828 roku, zainicjował też przebudowę kanału Augustowskiego, ale wspierał też rolnictwo, przemysł, także Człowiek Orkiestra. O nim pamiętamy, bo miał tam taką fajną fryzurkę, taką o, na pożyczkę. To pamiętacie z lekcji, jeśli oglądaliście. Samuel Bogumił Linde, czyli autor słownika języka polskiego. Wojciech Bogusławski, to już było wcześniej, bo mówiliśmy o nim, on ponownie zostaje w tym okresie Królestwa Polskiego dyrektorem Teatru Narodowego w Warszawie. Tadeusz Czacki, Czyli założyciel liceum w Krzemieniu, które stało się głównym ośrodkiem kulturalnym na Wołyniu. O tym też należy tutaj w sumie to pamiętać. Jakub Szela, czyli to jest ten, który stanął na czele rabacji galicyjskiej w 846 roku. Edward Dębowski to jest ten gościu z krzyżem, który szedł podczas procesji i mówiłem, został tam parę punktów do charyzmy. Niestety nie ochroniło go co przed śmiercią. Szymon Konarski, czyli gość, który był jednym z emisariuszy i niestety go pochwycono, a później go zamordowano. Emilia Plater, no to bohaterka powstania listopadowego, jedna z najważniejszych, można by powiedzieć, postaci, ponieważ jako jedna z pierwszych kobiet stanęła na czele oddziału złożonego z mężczyzn. W tamtym czasie było to rzeczą niebywałą. Józef Dwernicki, czyli gość, który był dosyć istotny w trakcie powstania, e, oczywiście listopadowego. My powinniśmy go zapamiętać e, przede wszystkim z tego, że on szedł w kierunku ziem ukraińskich. Tak na mapie będzie widać taką piękną kreseczkę idącą w dół, i tam e, po ciężkich walkach, dopiero e, wycofując się na ziemie austriackie, złożył broń. Podobnie było z Antonim Giełgudem, który był tutaj generałem, i to on tak naprawdę tutaj tą Emilię Plater troszeczkę do góry wywindował. On był z kolei dowódcą wojsk na Litwie, walczącym oczywiście przeciwko Rosjanom w trakcie powstania listopadowego. Ok, idziemy sobie teraz do kolejnej części, czyli do obrazów, do postaci, do różnych rzeczy, które tu będę wam serwował. Pierwszy obraz to, oczywiście, czyli Franciszek Sawer-Drucki-Lubecki. Ten pan, zwróćcie uwagę, że ma na. Nadgarstku Kajdany, to jest Walegan Łukasiński. Mówiłem, że 46 lat spędził w więzieniu. Tu mamy przede wszystkim atak na Belweder. Tu widzimy bitwę pod Stoczkiem. Tutaj widzimy śmierć Sowińskiego na woli. Zresztą jego żona też będzie później bardzo ważna dla Polaków. Przed powstaniem styczniowym chociażby. Tu widzimy Józefa Chłopickiego. Następnie Ignacy Prązyński. Tu widzimy Joachima Lelewela, Adama Jerzego Czartoryskiego, Jakuba Szele. Tutaj mamy scenę z rabacji galicyjskiej, gdzie ludzie przynoszą głowy tak naprawdę e, do rozliczenia się z wojskami, właściwie to z urzędnikami austriackimi. Tu widzimy bitwę pod Miłosławiem z okresu powstania wielkopolskiego z wiosny ludów. A tu widzimy naszego bohatera, bohatera Edwarda Dębowskiego podczas procesji, sławnej procesji. Tu z kolei widzimy noc listopadową w jak Kosaka. Tam z tyłu mamy pomnik Jana III Sobieskiego, czyli starcie belwederczyków z Rosjanami, oczywiście. Tu widzimy zdobycie arsenału. Tu widzimy bitwę pod Olszynką Grochowską. Tu z kolei mamy alegorię upadku Powstania Scepadowego, czyli polskiego prometeusza, i to był Horacy Vernet, który to namalował. Tu widzimy też Pony, mamy Czarnego Orła, czyli przedstawiciela rosyjskiego, a Polak tam jest niestety, ale no, już jakby zabity, bo z głowy mu się leje krew, jak się przyjrzymy. Ok, i to by było na dzisiaj wszystko. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam. Do widzenia.